Czy coś wymyka się coraz dalej? Fiksa staje się jawą, zaczynamy galę. Nie ma nadziei w mej szkole wcale. Zamkniętymi drzwiami życie toczy się dalej. Nadzieja jest nadzieja, stają się jednym. Wszystko bez znaczenia, już zaczęliśmy. Także z problemami się borykaliśmy. Nigdy przeciw sobie, w tej grze nie można być naiwnym. Groźnięką linią między nadzieją a rozpaczą. Uciekasz przed prawdą, ona już tu jest. Powiedziałem tyle kłamstw, aż nie wiem czy to test. Ile masz życie, nadzieję pewnie je. Ożył czy reszka, wybierz jak chcesz. To nie istotne, swój los zmień. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz mieć chęć. Każdy życie właśnie teraz, są drzwi, a to klucz. Śledztwo trwa długo, że aż nas myli. Ale w tej rozpaczy jest błysk nadziei. Idź dalej, szukaj prawdy w tej rozpaczy. Twoje poświęcenie zostanie zapamiętane. Przemknij przez zamieszanie, znajdź rozwiązanie. Pokonaj zło i rozpacz też. Nie wahaj się, ruszaj nigdy. Przemknij przez zamieszanie, znajdź rozwiązanie. Pokonaj zło i rozpacz też. Nie wahaj się, ruszaj nigdy. Musisz uwierzyć, czas na zabijanie. Witajcie ludzie, z tej strony Perkor, na to zagrajmy w Danganronpa Trigger Happy Fuck Havoc. Jest to gra, która pierwotnie została wydana na PlayStation Vita oraz PSP, tak samo jak i druga część tejże gry, ale niedawno została wydana także na Steam, czyli innymi słowy została wydana wersja PC-towa. Gra opowiada o historii kilku uczniów, którzy zostali uwięzieni w pewnej szkole i aby z niej wyjść, muszą się nawzajem pozabijać. Ale więcej się dowiemy w trakcie gry, więc bez tego gadania po prostu zacznijmy nową grę. Masywna wieża szkoły średniej jest wybudowana w pewnym mieście. Można powiedzieć, że ona stoi w ogóle w centrum całego świata. Akademia Szukania Nadziei, ale myślę, że będziemy używali angielskiej nazwy, więc Hope Speak Academy. Bierze najlepszych uczniów w pewnym temacie, na przykład piłce nożnej albo sporcie, co jest tym samym słowem. I ta szkoła jest naprawdę bardzo dobrze znana. Mówią, że jeżeli uda ci się tutaj przyjść i ją zdać, będziesz ustawiony na całe życie. Z tysiącami lat tradycji. Podobno każdy, kto z niej wychodzi, dostaje sobie pracę już po roku. Każdego roku. Zostało wybudowane na nadziei w naszym kraju. Co sprawia, że Hope Speak ma to naprawdę pasująca do tego nazwa. Są dwie rzeczy, które potrzebujesz, aby uczęszczać do tej szkoły. Najpierw musisz już uczęszczać do wyższej szkoły, a po drugie, powinieneś być najlepszy w tym, co robisz. Żaden zwyczajny student tutaj nie będzie. Jedyny sposób, aby się tutaj załapał, to do tej szkoły to przeznaczyć sobie. A teraz, stojąc tutaj przed tą bramą do tej nielimitowanej szkoły, z nielimitowanymi uczniami, to ja. W sumie to byłem ja. Before we go any farther, I guess I should introduce myself.
My name's Makoto Naegi. Zanim zajdziemy dalej, przypuszczam, że będziemy się przedstawić. Nazywam się Makoto Naegi. Jak możecie zobaczyć, nie jestem niczym niż tylko po prostu typem bez nadziei, znaczy po prostu takim zwyczajnym, normalnym uczniem wyższej szkoły. Być może zwyczajny na zewnątrz, a ja jeszcze także zwyczajny wewnątrz. Naprawdę nie lubię, kiedy... Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to nie jestem zbyt dobry ani w ocenach, ani w specjalnych umiejętności, a nawet na mojej osobowości. Znaczy, no tak, mam jakieś hobby, rzeczy, które robię, ale to nie jest tak, że jestem jakimś fizycznym mutantem albo czymkolwiek jeszcze. Tak jakby gdyś zapytał się, jaki jest mój ulubiony utwór, to, albo mój ulubiony film, albo seria w telewizji, po prostu powiedziałbym, że to jest cokolwiek, co jest aktualne, popularne na aktualny moment. Nawet wśród normalnych osób ja wciąż jestem kompletnym normalnym typem, a więc nawet nie mówię, że jestem twoim bohaterem każdego dnia czy coś. To po prostu to, kim jestem. Także znaczy ja myślę, że po prostu przedstawienie się już zeszło, nie? Ale wiesz, ja mam inne silne punkty, o których możemy mówić. Można powiedzieć, że jestem bardziej gung-ho niż inni ludzie. Znaczy no spójrzcie na mnie, jestem kompletnie zwyczajna wciąż. Jestem tutaj naprzeciwko niczego innego, co jest nie niczym dziwnym niż Hopespeak Academy. Chociaż mogę wierzyć, że tutaj stoję. Zastanawiam się, czy ktoś taki jak ja przeżył w takim miejscu jak to. To musi być naprawdę silne uczucie, tak jakby starało się mnie pochłonąć od środka. Ale to dziwne, że czuję się w taki sposób. Co musicie zrozumieć, to, że cóż, powiedzcie mi, że na temat przygotowań. Ja ostatniej nocy byłem gotowy, aż do dzisiaj. Tak. Hopespeak Akademii tylko zaprosiło studentów, którzy naprawdę są elitą swoich polu. I zanim przeczytam dalej, to zaczniemy od tego, co mi to w ogóle piszą. Pierwsze. Znaczy od góry do dołu, nie? Dalej, nadchodzi. Dało na to, że mój przyjaciel także się pokaże. Przypuszczam, że wszystko jest arcydzieła obrazu. Tylko o roku będzie nawet Ultimate... A, sensacja popu. Także będzie tam Ultimate Baseball Pro. Że jesteśmy tak zazdrośni dla zwycięzców i że nie każdy się może dostać. To fajny temat. Tutaj są takie tematy online, gdzie decydujemy na temat tych, gdzie mogą sobie rozmawiać po prostu osoby, które przyszły do tej szkoły. A więc aby się przygotować, ja przyjrzałem kilka tych tematów. Ja zobaczyłem, o czym rozmawiałem na temat tych nielimitowanych studentów. Powiedzmy, że to nie będzie takie słowo odpowiednik, nie wiem, wspaniałego. Tak nielimitowany to jest takie... Wspaniały, ultimate. Wspaniały. Wspaniali studenci, którzy są ponadprzeciętni od zwyczajnych studentów. Na przykład jeden ze studentek to jest wspaniała sensacja popu. Przypuszczam, że ona jest po prostu dziewczyną z wyższej szkoły, która także była po prostu zwyczajną, jest główną piosenkarką w grupie sławnych dziewczynek na cały kraj. Jest ale także wspaniała gwiazda baseballu. On umieszcza tak... Był najlepszym osobą, która uderza w młot w narodowej szkole wyższej, że po prostu wszystkie drużyny miały już na niego swoje oczy. A tutaj także jest wspaniały faszynista. Trzeba widać, że 400 jen w ogóle nie jest jakoś inaczej wklejony niż cała reszta, nie? Jest na okładkach wszystkich magazynów z modą i ona jest tym, kim każda dziewczyna chciałaby być w jej wieku. O, i wspomnij także o wspaniałym liderze gangu motorowego. Zresztą jest to, że de facto lider, jest każdy lider takiego motorowego gangu, więc gangi są wszędzie, gdzie kochają facetów, nie? Ale do tego jest tutaj także wspaniały artysta walki, wspaniały kreator fanfików oraz wspaniały gambler. A przepływacz przyszłości. Wspaniała profesjonalistka w pływaniu, wspaniały programista, wspaniały... W ogóle wszystko tutaj jest i tak dalej. Czytając to zrozumiałem, że jestem totalnie bezużyteczny. I że są tutaj po prostu najlepsi osoby z całego kraju, od góry aż do dołu. Czuję się, jakbym po prostu nie wchodził po prostu w paszę lwa. Ale wciąż było coś, o czym nie mogę przestać myśleć. Widzicie, było kilka studentów, których nie mogłem znaleźć żadnych informacji. Nie masz tego, długo szukałem. Z wszystkimi tymi wspaniałymi studentami jestem jedynym, który nie ma żadnego ważnego talentu.
Ale być może jakiś inny student także nie pojawia się nikąd? To może być tak, że po prostu tacy zwyczajni studenci jak ja mogą się dawno coś wystarczać czy czegokolwiek? Takie myślenie raczej mnie nie napełniało determinacją, jeśli ja wiem, że po prostu nie jestem zbyt dobry w osobowości, ale poza tym jest jeszcze większy problem. Jak taki zwyczajny student jak ja wybrał do wspaniałej szkoły? Jeśli przypuszczam, że jest powód. Musisz po prostu zaakceptować ten list, który mi spojrzeć jeszcze raz na innych, który mi wysłali. My ostatnio wybieraliśmy osoby do studentów, które mogły chodzić do naszej szkoły. Jako wynik zostałeś wybrany i zapraszamy Cię, abyś dołączył jako wspaniały student ze szczęścia. Przyjęto i po prostu to jest zwyczajne, jak dzień. Zostałeś zaproszony przez głupie szczęście. Szczerze planowanie bym lepiej po prostu jakbym odrzucił tę ofertę. Ale potem jak usłyszałem, że osoby, które zdadzą, mają gwarantowany sukces później w życiu, nie mogą odpowiedzieć nie. A wtedy właściwie stanie teraz na przykład tej szkoły. Czuję, jakbym się troszeczkę zagubił, jakbym tutaj nie pasował. Mogłem poczuć, że się denerwuję, a wciąż nie mogę zostać naprzeciwko tej bramy na zawsze. W rozległym miejscu, gadając tam do siebie, spojrzałem do tego listu i zacząłem się zastanawiać. Powiedziano tutaj, że wszyscy studenci mają się spotkać w głównym holu o godzinie 8 rano. Jeszcze czas na spotkanie nadszedł, ale powinien już i tak się udać. Tak, zróbmy to. Zrobiłem całą moją determinację i starałem się zachować, jakbym robił to już 1000 razy wcześniej. Więc zrobiłem pierwszy krok do głównego holu. Tak powinno być spotkanie, prawda? Przypuszczam, że jestem pierwszą osobą. Zarazem jest wspaniały zegar w roku. Pokazuje, że jest 7:10 rano. Spotkanie nie zacznie się aż 8, więc mamy jeszcze wciąż 50 minut. Więc sądzę na to, że nikogo tu jeszcze nie ma. Byłem tak podjarany, że aż byłem tutaj wcześniej. Mam wiele czasu przed spotkaniem. Po prostu stanie tutaj byłoby nie tym dokładnie, co chciałem zrobić. Przepraszam, że rozejrzę się po szkole. Może to mnie troszeczkę uspokoi? No jestem go tutaj studentem, więc chyba nie powinno być problemu, żebym się rozejrzał, prawda? Może to trochę zabić czasu, czyż nie? Starając udawać się tak, jak już jestem wspaniały, zrobię pierwszy krok do Hopspeak Akademii. To był także mój pierwszy krok, zaczynający moje nowe życie w nowej szkole. Zacznie. Miałem taką nadzieję. Cuda! I nagle, po tym moim pierwszym kroku, mój obraz zaczął się wirować w ogóle. Tak jakbym miał jakąś... Po prostu tak jakby zaczęło topić i miksować razem. Coś jeszcze. Kręcenie, miksowanie, roztapianie się i wtedy potem się kręciło. Następny moment. Wszystko stało się czarne. I tak to się wszystko zaczęło. I tak. Jak wiedziałem, że moje życie, jakie znałem, się zakończyło. W tym punkcie czasu zrozumiałem, że powód, dla którego byłem w tej akademii, to wcale nie było wspaniałe, dobre szczęście. To była także wspaniała rozpacz. Witaj w rozpaczy, prolog. Witamy. Witam. Czy chcesz zapisać siebie? Czemu nie? Widać, że w pewnym stopniu to jest ta... Port z PSP, czy tam PS Vity. Go! A co? Gdzie jestem? Obudziłem się z moją głową spoczywającą na jakimś zwyczajnym biurku. Moje ciało czuje się jakoś ciężko. Tak jakbym po prostu przysnął po prostu na nudnej klasie czy cokolwiek lekcji. Dlaczego ja w ogóle aż teraz spałem? To jest klasa, którą ja widziałem kiedykolwiek. Co się dokładnie dzieje? Okej. Witaj w Hopspeak Akademii. Najpierw wyjaśnię Ci podstawowe kontrolki. Możesz używać myszki, aby mierzyć. Żeby mierzysz obiekt, możesz robić interakcję przez lewy przycisk. A w ogóle to sprawdź ten, możesz sprawdzać obiekt. Używanie wsadu rusza Twoją kamerą. Możesz używać prawy przycisk myszy i także się ruszać. Dlaczego nie rozejrzysz po tym pokoju? To biurko, na którym spałem. Wciąż mogę zobaczyć ślinę, którą zostawiłem. Później to wyczyszczę. Ej, co to jest na biurku? Jakiś poradnik? Ona na raczej bardzo tanią ulotkę i jest coś tutaj napisane na niej. A ten semestr się zacznie. Zaczynając od dzisiaj, ta szkoła będzie twoim całym światem. Co, do cholery? To jest jakiś kawał? Mogę się tak rozejrzeć. Prawym wszystkim myszy oraz wsadem. Już chyba będę wolał wsad, bo to jest jakiś taki sztywny. Może po prostu stąd wyjdę. Ale ja bym się rozejrzał po klasie, jeszcze zanim stąd wyjdę. Dobra, to spójrzmy na
okna. Normalnie realne. W realu też mam takie wielkie śluby. Co to do cholery? Gdyby to była jakakolwiek normalna klasa, to tutaj powinny być okna, co nie? Ale na to na jakieś metalowe... na metal, który jest po prostu przykręcony. A jeżeli ja bym zapukał... Tak, to nie metal. Także jest twardy, bardzo solidny. Czekaj, to nie ma teraz znaczenia. Co ważniejsze, co tutaj w ogóle robi metal na oknie? Czy to jest kamera? Bo niebezpieczne, gdybyśmy byli nadawani na żyć, bo przypuszczam, że pewnie są jacyś tutaj weirdo. Jezu, nie mogę wierzyć, że jest już 8. To było tuż po 7, kiedy się tu dostałem. To naprawdę nie ma aż godzina od tego momentu? Okej, zobaczmy. Coś się mogło wydarzyć, to. Że ja się podjarałem i zjedlałem ku tym holu i ktoś mi tutaj przyniósł? Jak to jest prawda, to musi oznaczać, że ta klasa to w środku Hobbs Peak. Ale jeżeli to jest prawda, to jeszcze więcej pytań się powstaje. To naprawdę jest dziwne. Znaczy te metale przy oknach, to jest jak więzienie czy coś. To nic z tego nie ma sensu. No i prawdopodobnie wyjdzie do głównego holu. Już jest po czasie spotkania. Czy już prawie jest ten czas spotkania. Być może będzie tam jeszcze kilku studentów? Możesz wyjść z pokoju, naciskając R. Czemu R? Chcesz wyjść? Okej. Okay. Jezu, ten... hol wygląda jeszcze dziwniej. Naprawdę jest. Staje się coraz dziwniejszy z każdą sekundą. Szczerze, nie mam pojęcia, co się dzieje. No cóż, jak na razie udam się do głównego holu. Używaj psadu, aby się poruszać. A przytrzymaj przycisk shift, aby się poruszać. A tak, możesz zacząć tab, aby przynieść sobie mapę. Naciskaj tab, kiedy będziesz blisko mapy. Znaczy ponownie, aby zamknąć mapę. Jakie to wspaniałe. O Boże, ale się dziwnie chodzi. O, nie wierzę. No dobra, chyba muszę iść tędy, tak? Hotel rozpaczy? Przybywam to miejsce, gdzie ludzie zostają na noc, ale tak inaczej muszę iść do głównego holu. Aha, rozumiem, że główny hol to jest... że tutaj. Na czas, kiedy stałem się do głównego holu. Każdy już tutaj był. Wow, hej! Another new kid? O Boże. Ja, tak, Ojej, czy to nowy dzieciak? To wy goście jesteście... We're all new here. Today's supposed to be our first day of class. Tak, wszyscy jesteśmy tutaj nowi. Dzisiaj powinien być nasz pierwszy dzień w klasie. So, counting him, that makes 15. Seems like a good cutoff point. Zakład, że ten głos to jest tego typa w okularach tam z tyłu. No, więc licząc z niego, to jest około 15 osób. Na to, że... dobry czas, ono się, czy to jest każdy. Tuż przed mną są wspaniali studenci, którzy zostali wybrani do tej szkoły. Wyjrzałem się po każdy, ktoś tutaj zebrał, zważając na ich twarze i w ogóle. Może tylko sobie to wyobrażałem, ale przyrzekam, że miałbym jakąś aurę, jakby jakaś aura dochodzi od każdego z nich. Nie no, fajny safe. Fajny safe. Więc co się dzieje? Ja nazywam się Marko Maegi. Właśnie, że się zgłośniłem, ale wiele rzeczy się wydarzyło, wtedy nagle ja zasnąłem. Łooo, to także! No, rzeczy są coraz dziwniejsze i dziwniejsze. O, jakie dziwne, ja bez cienia wątpliwości uważam, to jest bardzo dziwna sytuacja. O czym wy gadacie? Ja szczerze nie mam pojęcia, co się tutaj właśnie dzieje. Stary! Tak, wybić teraz perkor głosy do każdej postaci i się nie pomyl, chyba może powinno spisać na kartkę. Dobra, kurde, to będzie, o wiem, to będzie Raymond. Czekaj moment, jest coś jeszcze, o czym musimy podyskutować. Makoto, twoje spóźnienie jest nieakceptowalne. Musiałeś wiedzieć, że nasze spotkanie będzie o 8. Żeby cię spóźnić w pierwszy dzień, to jest niewiarygodne, muszę to zraportować. I musisz zaakceptować swoją karę. Jaki jest twój problem? To nie tak, że on chciał się spóźnić, on po prostu nie miał kontroli nad tym. Wszystko, uspokójmy się. Słuchajcie, dlaczego nie po prostu się nie przedstawimy? No kurde. Do cholery! To nie jest czas, aby robić głupie przedstawienia, frajerko! Boże, dobra, to jest Simon. Może, ale to być może tak, że będzie dobre, jeżeli będziemy wiedzieli, kto jest kim, zanim będziemy mieć większe problemy. Znaczy, jak nie mamy gadać z kimkolwiek, jeżeli nie znamy swoich własnych imion? To dobry punkt. Okej, okay, więc... nie zobaczając te przedstawienia, to być może niech każdy rozmawia z każdym, okej? Okay? Wciąż jestem zagubiony, ale się to najlepiej, abyśmy się skupili na postaci każdego. Że dobra szansa, jaką mogę zdobyć. Już przyjrzałem się tematowi Hobbs Peak Academy online, ale wciąż naprawdę nie wiem, kim ci goście są. Czas odnaleźć.
więc zacznę gadać z tą piątką tutaj. Wybierz ludzi i naciśnij przycisk myszy, aby z nim pogadać. Każda konwersacja jest ważna do ruszenia historii, więc zwracaj na nią uwagę, dokładnie tak jak w Saturni. Dobra, i jak ja sobie wybiorę, nie? Dobra, skoro tobie już dałem jakiś głos, tak? O, dobra. Muszę to sobie zapisać. Ishimaru. Jestem Kiyota Ishimaru. Wierzę w prostotę. Łysą prostotę. Pracujemy razem na naszym kurracjadę edukalności. Kiyota Ishimaru. Wspaniały kompas moralny? A więc to jest Kiyotaka. Mocno na tym, co widziałem na tym temacie online. On był bardzo sławny w wybranej szkole i wygrał. Powiedzmy, że był mianowany na prezydenta, znaczy takie chodzi bardziej o. Jak to się mówi? Przewodniczący, bo był przewodniczącym każdego roku, więc faktycznie jest studentem kolorowym, bez dziur. Także jest znany, że polikował się z Komitetem Publicznych Morali. Powiedzieli, że taki ma respekt do zasad ponad wszystko, że aż zdobył tytuł wspaniałego kompasu moralnego. Tak czy inaczej, możesz nazwać mi Taka. Powiedziałeś, że jesteś Makoto na Egi, prawda? To dobre imię, silne imię. Powinniśmy podziękować twoim rodzicom, że daj ci takie wspaniałe imię. I zatrzymaj to imię, bo ponieważ traci wagę. Musisz poświęcać siebie każdego dnia. Życie jest warte wrzucenia wszystko, co się tylko da, prawda? Ten gościu jest raczej wkurzający. Ciebie! O mój Boże, kobietom to ja nie potrafię dawać głosu. Kurde, ja nie dam rady osiągnąć głosów kobiecych, ale... To nie tak, że musisz zapytać się moje imię czy coś, ale jestem Toko Fukawa. Toko Fukawa, wspaniały prodigy, znaczy wspaniały cud pisarstwa. Ta, pisała nowelkę, kiedy była jeszcze taką, o której każdy byś nie gadał, i dali ją do kariery literackiej. Te 2 lata później ujawniło się wraz z oceanem, historia miłosna, która była jej arcydziełem. Książka była takim hitem wśród kobiet, że aż ci wędkarze od razu byli na górze najgorętszych facetów w głosowaniu. Po mojej wieku wygrała bardzo wiele nagród literackich i wszystkie książki były takimi bestsellerami, które się od razu sprzedawały. Dlatego one znane jako wspaniały cud pisarzy. Co jeszcze by się nazwał taką młodą i utalentowaną autorkę? Wydaje mi się, że jest takim typem Lovey-Dovey. Co z tym arcydziełem, że w końcu pisze się arcydzieła o romansie w ogóle? A, że on się spodziewał, że ona będzie taka bardziej, wiecie, podjarana? No widać, że... To nie jest takie w porządku, żebyś ty tak się patrzył, no wiesz? Przestań się na mnie gapić, jak jakaś beznadziejna kreatura. Beznadziejna kreatura? Nie, ja po prostu myślałem. Ja wiem, co ty sobie pomyślałeś. I co cię znało z twoim głosem? Po prostu myślałeś, że nigdy widziałeś takiej brzydkiej kobiety. Po prostu myślałeś, że jestem taka śmieszna. Nie, to nic o czym myślę. Nawet do mnie nie kłam. Ja naprawdę, nie mniej jak ty, ja wiem, że... nie możesz się przestać, nie możesz znieść patrzenia na mnie. Nieważne, nie obchodzi mi to, przyzwykłam. Wow, pogadajmy o jakimś komplecie. No faktycznie, jednak tą autorką jest sukcesem. Matko Boska. Alfa Omega? Aha. Jaki ja tobie mogę dać głos? Yamada. To może być głupie, ale... Lank. Ja jestem Yuji Yamada, ale jeżeli chcesz nazywać mnie przez moje przezwisko, to Alfa i Omega. Nie obchodź mi to. Yuji Yamada, wspaniały kreator fanfików. Mhm. Tak w ogóle, jak wiesz na temat świata 2D? Świat 2D? No cóż, w tym świecie ja jestem także znany jako bardzo wspaniały kreator fanfików. Ja tylko sprzedałem 10 tysięcy kopii jednego z moich fanowskich komików na szkolnym festiwalu. To wydarzenie przeszło do legendy. A z nich... Kilkoro z nich zdjęć zapało, mówiąc, że to był ustawiony event. Jak głupi oni mogą być? To zbyt źle, jak na ich temat, a sprzedanie 10 tysięcy kopii to definitywnie coś, czym można się pochwalić.
Świat jest pełen idiotów, znaczących nic dla mnie. Jestem jak Van Gogh, taki typek, który mnie zalali w moim czasie. Jestem wojownikiem, znaczy żołnierzem, który poświęca noc oraz cień, aby zniszczyć wszystkich niedocenianych ludzi na temat moich fanfikcji. Jestem pewny, że także pokazywałeś moje prace, panie Naegi. Znaczy, gdyś obejrzał, to byś naprawdę się podjarał natychmiastowo. A co do mojej pracy, która jest wypełniona najgorszymi znaczeniami? I jakimi znaczeniami? Chodzi o spontanie się ciał. Nie myślę, że chcę słuchać dalej. Yo, the name's Leon Kuwata. What's up? To był dobry głos. Aha. Czekaj. Tyrelbat, tak, Tyrelbat. Yo, nazywam się Leon Kutawa. What's up? Leon Kutawa, wspaniały gwiazdor baseballu. Rozpoznaję to imię. Grał w konkursie, w sumie to takich rywalizacji wyższych szkół, jako osoba, która uderzała. Wspaniała gwiazda baseballu. I tym super atletykiem jest... Ty, pomaga? Coś nie tak? No nie, jestem po prostu zaskoczony. Myślałem, że jesteś w końcu wspaniałą gwiazdą baseballu i w ogóle. A co, spodziewałeś się jakiegoś dzieciaka z ogoloną głową? Goloną głową? Nie, po prostu spodziewałem się więcej takiego, no wiesz, że będziesz typowym graczem z baseballu. Znaczy, kiedy ja znalazłem artykuł i zdjęcie ciebie online, to tak nawet nie wyglądałeś. A co? A, znalazłeś to zdjęcie mniej grającego w baseball. Poważnie? Nienawidzę tego zdjęcia. No nie jest takie super, nie jest aż taki super. Poważnie. Jestem teraz bardzo zażenowany. Nie miałem wyboru, okej. Ogólnie twoje głosy to taka i część... tak jakby regulaminu w... po prostu w tym konkursie i tak spraw. Ale teraz odmówię ogólnie mojej głowy i nie... i nie pomaluję ich z powrotem na prawidłowy kolor, także... A właściwie, mogę być totalnie z tobą szczery. Nie lubię baseballu tak w ogóle. Nigdy nie byłem na żadnych praktykach. Nigdy praktykował, a wciąż był gwiazdą w swojej drużynie? To jakiś cud. I tak długo jak zostałem tutaj zaakceptowany, wyjdę z baseballu na dobre. Mam własne marzenia na przyszłość. Marzenia na przyszłość? Moja jedyna ścieżka w życiu to wchodzi w muzykę. Możesz poczuć tą aurę gwiazdy, którą mam co nią. Mogę być śpiewakiem, więc potrzebuję najpierw napisać... Potrzebuję po prostu ktoś, kto mi napisze tekst i jakąś gitarę i jesteśmy ustawieni. Nowa wersja mnie, która goni za moimi marzeniami, jest tak jakby super wspaniała na maksa. Nie mogę wierzyć, że to usłyszę. Nie bym sobie nie wyobraził czegoś takiego od gwiazdy baseballu, super gwiazdy od baseballu, która mówi, że nie chce robić baseballu. Zobaczmy jeszcze raczej, zanim pogadamy z tą kobietą po środku. Święta Krowo, czy Matko Boska, co jest z tymi to metalowymi drzwiami? Na to, na jakąś rzecz, którą jakbyśmy byli w jakiejś bazie militarnej czy coś, to jest ta sama główny hall, w którym byłem, prawda? Drzwi takie definitywnie nie były. Ale mnie to śmieszne, jak wszyscy podskakują. Na pewno dam wszystkim kobietom jakiś inny głos, nie? Tym bardziej, że potrafię ogarnąć tysiące facetów. Tak, no dobra, do 10 facetów, ale kobiet. Cześć, jestem Sayaka Maizono. Będę czekała na to, jak cię lepiej poznać. Sayaka Maizono. Wspaniała sensacja popu. Sposób, jaki się porusza, faktycznie jest zapamiętany. To trochę nie pasuje w takim miejscu jak to. Sayaka Maizono. Kiedy zobaczyłem imię na tym tekście, temacie online, szczerze byłem zaskoczony. Ona jest sławną... jest w sławnej grupie popowej na cały kraj, znany cały kraj. W fakcie, ona jest jej główną piosenkarką. Jako wspaniała sensacja popu, ona jest bardzo często pojawia się w telewizji, w magazynach wszędzie. Ale właściwie to nie jest jedyny powód, którym byłem zaskoczony, bo znaleźć, że ona chodzi do tej szkoły. Wiem, że ona nie pamięta, ale... No cóż, nieważne. Nieważne, jak to utniesz, ona jest przepiękna. Tak jakby była lalką czy coś. Nie jestem lalką, no wiesz, jestem żywa. He? Czy ty mnie słyszałaś? Jestem fizyczna. He? Żartuję, naprawdę mam dobrą intuicję, czyli innymi słowy jest esperem. Bardzo śmiała. A czy to jest możliwe, że... Że co? Tak, to musi być, jestem tego pewna. Hej, Makoto, czy my... Just hold on! A Raymond? Jezu, wy goście, jak długo planowaliście tracić wartościowy czas na takie gadanie wśród istecz? Wybacz, po prostu mnie poniosło, tak przypuszczam.
Przedstawianie się to tylko jest dla przedstawiania was, a nie gadania o jakichś głupich pogawędkach. Masz rację. Wybacz, Makoto. Pogadamy potem. Żyjała Ibusa, jaka naprawdę chciała coś mi powiedzieć na to, że nie zobaczymy się ponownie. Tak jak powiedziała, możemy porozmawiać potem. Okej, teraz pora na porozmawianie z tą piątką tutaj. Matko Boska. Dobra, zacznijmy od faceta. Ja pierdzie. O! A, nice to fucking meet you, fajnie. Fajnie cię kurczę poznać. Tak, na pewno się tak tłumaczy fucking, nie? Nie no, kurde, jemu trzeba poważne, ale troszeczkę zwaliłem, chociaż mógłbym... Nice to fucking meet you. No, kurde, myślę, jaki można by dać głos, nie? Nazywam się Mondo... Nie, to jest prawda. Nazywam się Mondo Owada. Nie, że cię kurczy poznać. Mondo Owada. Wspaniały lider gangu motocyklowego. Mondo Owada. To oznacza, że... on jest właściwym liderem największego gangu w Japonii. Zazwyczaj tyle respektu, że jest w każdym gangu, w cały kraj. Jest wspaniałym liderem gangu motoryzyjnego. Nie będziemy się postać także? Ta, hell yeah, stary, hell yeah. Ja bym uważał na niego. Jedno złe słowo i być może wyląduje na dnie morza? Matko Boska. Czemu aż cztery dziewczyny? Hej, jestem Junko Enishima, na pewno jesteś szokowany, czyż nie? O, zakochany. Junko Enishima, wspaniały faszynista. Ktokolwiek mógłby ją rozpoznać. Ona ma taką wspaniałą prezentację, jak najwspanialsza dziewczyna w tym kraju. Ona jest wspaniałym faszynistą. Widziałem wiele, jej wiele na większości magazynów, ale... czuję się, że to nie zgadza się z realnością. Co? A, gadasz o moich zdjęciach i w kule. A, oczywiście, one są totalnie w Photoshopie. Photoshopie? Tak, no wiesz, edytowane i w ogóle z tymi komputerami, sprawami, nie? A, więc jest naprawdziwe. No dalej, nie bądź zaskoczony. Sprawisz, że będę zdesperowana. To nie normalne, że takie jak to Photoshop robi wszystko, aby co jest na głównych ulotkach. Na okładce. Jeszcze jest zaskoczony przez to totalnie być niebezpieczny z taką audiłą naszą. To sprawia, że całe oczy te sprawy, bardzo wielkie sprawy, tak nasza skóra wygląda bardziej ceramiczną i porcelanową. O, więc wiele marzeń zostało dzisiaj zniszczonych. Chyba mi nie powie, że się w niej zakochałeś. I w ogóle czemu ona ma taką krótką spódniczkę? Co to kurde jest? Już wolę spodenki tej dziewczyny. I'm Aoi Asahina, but my friends just call me Hina. So... Hina? To jest zupa chińska. Na fajną koszulę. Zapaliście? Cześć, jestem Aoi Asahina, ale przecież nazywają mnie Hina, co? Aoi Asahina, wspaniała profesjonalistka pływania. Aoi Asahina, ona zniszczyła rekordy wszystkich wyzwań, od kiedy była w gimnazjum. Ona była nazywana jako kadet na olimpiadę. Ona jest bez wątpliwości wspaniałą profesjonalistką w pływaniu. Kombinacja jej zdolności, wyglądu i proporcji faktycznie była dyskutowana online. Więc jak się nazywałeś, totalnie zapomniałam. Makoto Naegi. O tak, wiedziałam, że to było coś takiego. Nie, coś takiego, to jest to. Jasne, jestem pewna, że tym razem wtukę to sobie w mój mózg, właśnie teraz. Makoto Naegi, Makoto Naegi. Powtarza moje imię i rusza swoim palcem po swojej ręce, jakby coś pisała. Co ty robisz? To ty nie wiesz, czy chcesz zadać czyjeś imię, to musisz pisać je na swojej ręce trzy razy. Nigdy nie słyszałem w moim życiu. Hej, tak w ogóle, jak wymawiasz swoje nazwisko? Mówisz dokładnie tak, jak brzmi. No cóż, nie mam pojęcia, haha, ustalę to później i napiszę. Dobra, miło było cię poznać. Jasne, tak samo tutaj. No cóż, na rzecz jest taka, że faktycznie ona jest taką osobą, która łatwo skoro się dogadać i wybucha energią. Dobra, czas na to. Hello, nice to meet you. I'm Chihiro Fujisaki. Nie zgadywać, bym powiedział, że ma głos trochę jak facet. Witaj, miło mi cię poznać, jestem Chihiro Fujisaki. Dobra, czy ustalone? Fujisaki Apollo. Dobra, Apollo.
Wybacz, ja byłam trochę zażenowana, kiedy ja przedstawiłam się w taki sposób, jak to. Raczej mam nadzieję, że się dogadamy. Jasne tutaj, tak, że miłoby cię poznać. Ha! Może tylko moja wyobraźnia, ale czy spotkaliśmy się wcześniej? Nie myślę tak, po prostu spotkaliśmy się pierwszy raz, dlatego powiedziałam, że miło cię poznać. A tak, dobry punkt, wybacz. Nie musisz za to przepraszać. O tak! Chihiro Buczaki jest znana jako bardzo słodka programistka, która tworzy, jest wspaniałą programistą. Także ma czas na takie króliczkowe rzeczy, dlatego jest bardzo znana między fanami. Więc słuchaj mnie, jest naprawdę mi przykro. Co tu przepraszasz? No cóż, znalazła wkurzonego, musisz być tam niezły, prawda? Nie, w ogóle, ja po prostu się zamyśliłem i to wszystko. Zamyśliłeś się? Tak, nie miało nic do bycia aż wkurzonym czy coś. O, dzięki Bogu, ja bałam się, że mnie nie polubisz. Haha, cieszę się. Zaczynam rozumieć, dlaczego jej fani tak bardzo ją lubią. No cóż, a teraz czas na... Kyoko Kirigiri, która wygląda jak dla mnie na jakiegoś detektywa, ale... mogę ci zapytać o twoje imię? My name is Kyoko Kirigiri. Dobra, Kirigiri to Franciszka. Jedyny głos, który potrafię zrobić. Który brzmi między kobiecą a moim. Nazywam się Kyoko Kirigiri. Kyoko Kirigiri, wspaniała pytajniki. No, naprawdę mało gada, he? Ale wiesz, jej imię pokazywało się w ogóle w tym temacie Hauptspeak Academy. A ja widziałem, że tam są studenci tacy jak ja. Tacy, którzy nie mają naprawdę prawdziwej tożsamości czy prezentacji. Ta dziewczyna może być jedną z nich? Więc co robisz w tej szkole? A co to niby miało oznaczać? Nie, ja mam po prostu myśli, każdy powiązany tutaj ma jakieś wspaniałe coś, nie? Więc czym jesteś wspaniałym? I dlaczego mam ci niby mówić? He? No cóż, przypuszczam, że nie musisz mi mówić. No nie, ja nie muszę tobie mówić, więc nie zrobię tego. Nic na temat tego, że była online, więc myślałem, że być może dam radę się pogadać, ale... Jej twarz jest jak jakaś żelazna maska. Jeżeli nie chce mi nic powiedzieć, nie mam punktów pytania. Ta czwórka tutaj to ostatnie osoby, które zostały. I do not think we have been introduced. I am Celestia Ludenberg. Celestia Ludenberg, tak. Nie myślę, że się sobie przedstawiliśmy. Jestem Celestia Ludenberg. Celestia Ludenberg, wspaniały... gambler z hazardzistką. Celestia Ludenberg, he? Ludenberg to jest moje imię, ale jeżeli nie przeszkadza, wolałabym, abyś nazwał mnie Celest. To twoje... jesteś Japonką, prawda? Huh? Oczywiście, dlaczego pytasz? Jeżeli to nie przeszkadza, możesz powiedzieć swoje prawdziwe imię? Nie wiem, czy ty gadasz. Celestia Ludenberg to moje prawdziwe imię. A jak wspomniałam, wolałabym, abyś nazwał mnie Celest. Jest taka miła i bardzo wymusza jednocześnie. Przypuszczam, że po prostu nie chcę pojeździć na ten temat. Przypuszczam, że plotki na jej temat były prawdziwe. Że jakaś Celestia Ludenberg jest wspaniałym hazardzistą, który nigdy nie przegrał. Inaczej niż oczywista miłość do jej gotyckich rzeczy, ubrań gotyckich, Lolity, wszystko jest pokryte, nie wiem, jest pokryte kłamstwami. Powiedzieli, że ona wyszła i wygrała podziemny hazard jakiś turniejowy, wygrywając wtedy jako księżniczka kłamstw. Totalnie oczyściła innych graczy, odebrając to, co mieli przy sobie i śmiejąc się z tego. Będę czekała podać się lepiej. Freddy! Może na wygrą w karty? Ten uśmiech jest bardzo mylący. Lewia uważa na siebie? O tak, stary! Pogadaj ze mną! A nie tak, ale to jest inny. A ty... jesteś kobietą. Nigdy bym nie zgadł, gdyby nie ten mundurek. I cycki. Skoro to jest kobieta, która jest facetem, to... to powinna dać jej męski głos? Jestem Sakura Ogami. Sakura Ogami. Wspaniały artysta wojowniczy. O Jezu, prawie się chciałem spytać, czy ona jest facetem. Kiedy zobaczyłem coś takiego, to i nagle to sprawdziło się, że ona jest jakimś metabolicznym człowiekiem, ale teraz pamiętam. Ona była. Brała udział w turnieju już czwarki w Ameryce i wygrała, pamiętam, że jest dziewczyną. Ona jest wspaniałym artystą w bijatyce. Walczyła ponad 400 meczów i nigdy nie przegrała. Ten temat także coś tam mówił o niej. Niektórzy nazywają ogrem.
Więc nawet pomyśleć, że po tym jak się blisko nią zaznajomisz, ona wciąż brakuje jakiegoś takiego połączenia. Każdy, kto pojawia się, jest studentem Hogsmeade Academy i to czyta, ostrzegam was właśnie teraz. Jeżeli chcecie swoje życie, unikajcie jej za jak tylko możecie. Stojąc naprzeciwko niej, nie myślę, że przesadzali na ten temat. Hej, ty! Ty, tak? Kurde, nie zwróciłem uwagi, nie zrozumiałem tego. Znaczy chodziło mi, że Makoto Naegi po prostu tak się zamyślił, że nie załapał, co się dzieje. Wtedy ona zaczęła po prostu dotykać moje ciało. Co ty... I see. Zdolność muskularna i to, co dookoła... I waga jest bardzo ważna między studentami w tej szkole. A, co za szkoda. Nie pasujesz do... jako mój partner do treningu. Nie jestem pewny, czy to szkoła dla mnie. O, jak stary! Nie, czekaj, a wiem, to będzie... O! Jasuki! Jestem Jasuki Hakakure! Dobra, czekaj. Hakakure... Lary. Jak byk. A tobie... Nie wyzywasz, Togami. Togami... będzie Milesem. Oj, to będzie wspaniała drużyna, dobra. I'm Yasuhiro Hagakure. No chyba ci pogięło, że dam ci tak poważny kod. Udziały cię. Ty. Jestem Loris! Jestem Yasuhiro Hagakure! Hero na skrót! Tak, to wyzwaczę, co nie? Wiem, że jest! Yasuhiro Hagakure, wspaniały wróżbita. Yasuhiro Hagakure, znany jako supernowa w komunikacji fizycznej. Nazwano go wspaniałym wszystkowidzem. Szczerze, ja naprawdę nie wierzę w te przewidywanie przyszłości. To raczej jest poza mną. Wciąż nie mogę pomyśleć, że to jednak może być prawda. A okej, wydaje się! Coś stało. Widziałem to, przyjrzałem to, popatrz, ja to wydałem, nie widziałem to. Widziałeś co? Co? Mojego anioła, znaczy anioła stróża z jakimiś bardzo szalonymi rzeczami goniącego wielką stopę uciekającymi z rybami w moich ustach. A ten anioł to twój anioł. To, że zdumowałem, ale w ogóle powinniśmy kiedyś pójść coś zjeść i naprawdę powiązać się w Lemuaria i ich cywilizację. Co? Nie możemy tego pić, jesteśmy dopiero studentami jeszcze szkoły. O, właściwie mam 21 lat, ale wstrzymywałem się kilka razy, więc widzisz, to długa historia. Nie, czy nie zdała kilka razy. Kilka razy? Ta, to będzie długa historia. No tak, wiemy. Pora na mnie. Nazywam się Byakuya Togami. Byakuya Togami. Wspaniały... gościu od biznesów. Miło się poznać? Tak, wiemy. To jest najbardziej dziwne przedstawienie się, jakie kiedyś słyszałem. Ale nie chodzi, co mogę na to zrobić. Nawet pomimo wspaniałych studentów, on jest specjalny. Byakuya Togami. On jest... zastanowiony. On jest, urodził się w rodzinie, która jest naprawdę wielką korporacją. Już zaczął robić operacje biznesowe. I ma także własne firmy, czy coś. Jego tytuł to wspaniały zarządca. Kompletnie pasuje do widzenia tego, czego byś się spodziewał. Dlaczego czegoś nauczyłem od niego na temat tego tematu online, na temat Hogsmeade Academy? No dalej, skończyliśmy z przedstawieniami, jak dłużej będziemy tutaj sobie stać? Idź już, jestem chory, aby się nie męczyć. Jagara mówi do mnie, ty i ja nigdy nie będziemy na tym samym poziomie, tak jakby jakiś król w treningu. I razem z tym nasze przedstawienie się skończyło. Nawet jeżeli wszyscy jesteśmy tacy wspaniali, każdy ich jest indywidualny, czy coś? Okej, a więc trzeba spojrzeć do biznesu. To jest czasami po prostu stać i robić sobie przyjaciół z takimi... gogusiami. Okej, to prawda. Myślę, że ktoś albo cokolwiek byłoby większym problemem, czy coś? A co na temat? No widzisz? Makoto, powiedziałeś, że wiele rzeczy się wydarzyło, kiedy zasnąłeś, prawda? No cóż, to taka sama prawda była z nami. Co, pomaga? Ty byłeś? A, Leon. Leon. Tyrell. Tuż po tym, jak Kardys na nas poszedł do głównego holu, straciliśmy przytomność. I kiedy doszliśmy do siebie, my byliśmy gdzieś w kole, to się z nami wydarzyło, prawda? Ale to po prostu dziwne. Każdy, kto został odurzony w taki sposób? Piece of shit! Ja pierdzielę, weź mi nie przeklinaj prosto w twarz. Owada. Aha. Kochaj, dlatego jestem taki wkurzony. A.
I to jest jedyna rzecz, no widzisz. Wszystkie te okna tutaj i te klasy tutaj w holu, co nie? Zamiast normalnych szklanych okien jest tutaj wiele metalowych płyt. Co na ten temat? Plus moje rzeczy zniknęły na twój telefon. Masz rację, ja także nie widziałem nigdzie mojego PTA. I wtedy ten główny hall tutaj. Te przecież główne drzwi dodanie są zablokowane przez jakąś gigantyczną bramę. Ale nie było czegoś takiego, jak kiedy pierwszy raz tutaj się dostaliśmy. Co do cholery, co się tutaj dzieje? Może zostaliśmy złapani w jakąś zbrodni czy coś? Coś jak porwanie? Myślisz, że ktokolwiek porwał nas po to... I właściwie nie jesteśmy przebywani w szkole? No dalej nie myślę, że tak jest. Uspokój, podbierajcie się. Po prostu daj mi się to typowa procedura. No tak, jestem tego pewny. Bądźmy po prostu spokojni na ten temat. A więc myślisz, że oni po prostu chcieli nas zaskoczyć, prawda? Cóż, jeżeli to tak było, to chyba czas na czymkę na mnie. Ja byłem trochę zmusiony za tej nocy, znaczy troszeczkę później poszedłem spać na tej nocy, więc mogłem troszeczkę przeknąć oko. Mogę uczuć, że każdy się kopocze. I wtedy to się zaczęło. O mój Boże. Nie. Nie dam rady. O, testuję! Mikrofon raz, dwa! To jest test tego naszego nowego systemu do nadawania! Czy ktokolwiek chce mnie słyszeć? Dobra, jedziemy! Głos był na totalnie nie pasujący na miejsce. Był taki bardzo zabawny, totalnie zdziwiony. Nie mogłem poczuć, nie mogłem się nie pomóc, niż po prostu poczuć dziwne dreszcze w przypadku tego. To jak usłyszenie czegoś śmiechu na miejscu wypadku. Do wszystkich studentów, którzy zdali, chciałbym, abyśmy zaczęli ceremonię początkującą właśnie teraz. Proszę, nie każdy się do gimnazjum na wasze wcześniejsze spotkanie. To wszystko, będę czekał! Prawie klary. Co? Co tu się do cholery stało? A więc mam wrażenie, że mi wybaczycie. Hej, co ty robisz? Ach tak, teraz to łapię, no więc skoro to jest taka cała historia, to teraz chodźmy tutaj na ceremonię otwarcia. Człowieku, to wszystko kawał, totalnie myślało, że to jest prawdziwe. Dobra, przypuszczam, że idę. Zastanawiam się, co się stoi potem. Cholera, ja także czekałem na drzemkę. Dlaczego musieli załabić nastrój? Czekaj na mnie, idę z wami. No więc tak, zobaczę się tam. Nikogo nie chodzi, ale także idę. Więc każdy szedł do gimnazjum, ale ja tutaj zamarzłem. To dziwne uczucie, jakby miał wcześniej. Nie mogłem wyrzucić go z mojej myśli. Wyglądało, że jestem jedyny. To nie pasuje, nie jest zbyt dobre. Tak, to przez to mi było totalnie dziwne. Być może, ale po prostu... stanie tutaj nie sprawić, że będziemy bezpieczni. Tym bardziej, czy jest tak, że troszeczkę ciekawie, co się tutaj dzieje? Jeżeli nie ruszymy się do przodu, nie oczym się nic. Jedyny wybór to iść naprzód. Pójdźmy albo tońmy. Przypuszczam, że ma rację. Ale wciąż jestem... Nie, naprawdę jestem... się nerwuję. Nie mam wyboru. Musimy iść. Powiedzieli, żeby iść do gimnazjum, prawda? Chcesz zapisać? Dokładnie. I dlatego odwiedzimy sobie gimnazjum dopiero. Gimnazjum... salę treningową dopiero w następnym odcinku.